Zwróćcie tutaj uwagę, że Maria ledwie co zaszła w ciążę i w wersie 43 Elżbieta nazywa ją matką. Już. Dużo przed porodem. Mamy tu w tym fragmencie też Jana Chrzciciela, który podskoczył z radości w łonie swojej matki, która była z nim w 6 miesiącu. Czyli Biblia przedstawia dzieci w łonie matki jako dzieci, jako prawdziwych ludzi, nie żadne embriony czy jakieś wynalazki. Jeremiaszowi, jak już mówiłem, Bóg powiedział, że znał go zanim się urodził i zanim utworzył go w łonie jego matki. Bóg stwarza człowieka w żywocie matki, a ktoś ładuje tam metalowe przyrządy albo jakąś chemię i tego człowieka zabija. Jakby tego było mało, to ci mordercy domagają się jeszcze, żeby móc to robić legalnie i żeby nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Krzyczą o prawach kobiet, o prawie wyboru. Przecież mają wybór. Jak nie chcą zachodzić w ciążę, to mogą nie być z mężczyzną. Chyba nie jest tajemnicą, skąd się dzieci biorą. A ja mam pytanie, gdzie są ojcowie tych wszetecznic, które chcą mordować te dzieci? Czemu ich nie nauczyli, że mordowanie dzieci jest nie w porządku? Nie wiem, to jest chyba coś, co wypadałoby przekazać swoim dzieciom. Czemu na naszej ziemi ma się uprawiać rzeź niewiniątek? Czemu ojcowie tych wszeteczników, którzy zapładniają te niewiasty, nie nauczyli ich, że jak mąż, mężczyzna chce być z niewiastą, to bierze ją sobie za żonę i jest z nią aż do śmierci? Że mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co robi, a nie dla swojej wygody rozlewa niewinną krew. No i oni oczywiście mają różne tam argumenty. A co w przypadku gwałtu? To jest oczywiście rzadki przypadek, ale może się zdarzyć. W takim przypadku należy zabić gwałciciela, a nie jego dzieci. To myślę powinno być jasne i jest to logiczne. Mają jeszcze lepsze argumenty, na przykład, a co jak matka nie ma pieniędzy, jest samotną matką i nie wie jak wychować dzieci? Noż na litość boską, czy w Polsce ktoś umiera z głodu? Ja rozumiem, że nie wszyscy są bogaci, ale w Polsce nikt z głodu nie umiera. Poza tym jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, więc jakoś to będzie. I czy naprawdę zamiast prosić innych ludzi o wsparcie w ciężkiej sytuacji, wolisz zabić własne dziecko? Szczyt absurdu. Ale nie oszukujmy się i nie wymyślajmy jakichś niestworzonych scenariuszy, bo najczęstszą przyczyną aborcji jest to, że dziecko jest zwyczajnie niechciane, że rodzice mieli inny pomysł na życie w tej chwili i po prostu jest im nie po drodze. Więc zamiast wymyślać jakieś niestworzone powody, jak chcesz zabić swoje dziecko, to może zdobądź się na chwilę szczerości i powiedz mu, wiesz co, Jasiu, mama cię nie planowała, a teraz jest trochę zajęta, poza tym twój tatuś to straszny cham, więc umówiłam się z lekarzem na 14 i pójdziemy cię zabić. Co ty na to? Zamiast chrzanić jakieś głupoty o prawach kobiet. Czy aborcja to morderstwo. To jest absolutnie jasne.